są gdzieś tam, wokół nas. Czuwają nad nami i nas chronią. Niesamowite, co? Jakoś nigdy ich nie widziałam. To, że czegoś nie widziałaś, nie znaczy, że tego nie ma. Zamierzam zniszczyć las. Jeśli nasz świat umrze, wasz spotka to samo. Tajemnica Zielonego Królestwa. Nie można powstrzymać rozkładu. Brzydal mówi co? Co? Nic, nic. Grębocice mają nowe gimnazjum. To obiekt na miarę kolejnego stulecia, mówili goście zaproszeni na ceremonię otwarcia. Przestronne, klimatyzowane wnętrza, szklany dach nad znajdującym się w sercu budynku atrium, nowoczesne pracownie dydaktyczne i aula na 300 osób zapierają dech w piersiach. Inwestycja kosztowała 16 milionów złotych. W maju 2011 roku w fundamenty gimnazjum w Grębocicach wmurowano akt erekcyjny. Przez następne miesiące szkolne mury nieustannie pieły się w górę. Po 2 latach przecięto wstęgę przy wejściu do nowej placówki. Olbrzymia ulga, nie ukrywam, że na tę chwilę czekaliśmy bardzo długo, bo to jednak od momentu, kiedy ogłosiliśmy konkurs, poprzez wszystkie procedury, aż do tego ostatniego etapu, no to było w sumie od 2008 roku, można powiedzieć, że to jest prawie 5 lat, 4,5 roku, czyli jest to proces długotrwały, jakkolwiek efekt naprawdę jest rewelacyjny. Wnętrze gimnazjum zapiera dech w piersiach. Na parterze znajduje się m.in. przeszklony atrium. Dociera tu światło dzienne, rosną drzewa. Do wypoczynku służy także niezwykle przestronna świetlica, a żeby tego było mało, na piętrze uczniowie mają do dyspozycji 3 tarasy. Nowoczesne rozwiązania zastosowano także w salach lekcyjnych. W każdej klasie znajduje się tablica interaktywna oraz komputer. Uczniowie przyznali, że nie mogli się doczekać przeprowadzki. Każdy uczeń chciał zobaczyć nowe gimnazjum od środka, bo tam na zdjęciach coś tam było widać, ale to jednak zdjęcia, więc tam się do nauczycieli trochę podłasiło, żeby pomóc przynosić tam jakieś książki, jakieś różne meble. Ta szkoła jest zdecydowanie lepiej urządzona, ponieważ w tamtej było już zniszczone dużo ławki, a to są wszystko nowe, ładnie urządzone, przejrzyście, wszystko nowe, śliczne i w ogóle. Mamy szansę kształtować całą atmosferę i zadbać o wszystko. W starej szkole, gdy był ktoś niepełnosprawny, po prostu nie mógł wejść na piętro i zobaczyć piętra. Też nie było windy i nie miał jak się przedostać po schodach, a tutaj jest winda, z której można korzystać i będzie po prostu ułatwienie dla niepełnosprawnych. Gimnazjum wraz ze szkołą podstawową oraz obiekty sportowe, jak i ścieżka przyrodnicza tworzą spójny kompleks. Obecnie w Grębocicach jest 200 gimnazjalistów. Od września będzie ich 214. Tendencja jest więc wzrostowa, a obiekt otwiera przed uczniami i nauczycielami nowe możliwości. Zajęć dodatkowych mamy już dzisiaj mnóstwo. Na pewno będzie zdecydowanie lepiej z ich realizacją. Zdecydowanie lepiej dla nauczycieli, gdzie będą mieli lepsze środki, lepsze miejsca, lepsza baza. Ceremonia otwarcia nowego budynku gimnazjum odbyła się w auli, która również wchodzi w skład obiektu. Na scenie zaprezentował się chór oraz utalentowana 6-klasistka Wiktoria Wróbel.